Bardzo fajny, jak to mówił Martin. Był to dla niego mecz. Raz jeszcze gratulujemy, a teraz już analizujemy to, co kontrowersyjne, panie Leszku. Tak, mieliśmy dwie sytuacje, które postanowiliśmy omówić w magazynie. Pierwsza sytuacja dotyczyła wspomnianego Adriana Mielińskiego na pierwszym łuku. Wyścig 12? Dokładnie tak, wyścig 12 i upadek Adriana po, no nie ma się co czarować, lekkim kontakcie z deflektorem zawodnika w kasku żółtym. Podsumowując, Adrian w mojej opinii wykorzystał ten kontakt i powiedzmy to trochę artystyczne, później trzy przewrotki, no gdyby pojechał dalej, wyjechałby czwarty z tego łuku. Kogo wykluczamy z tego w takim razie? Gdyby sędzia wykluczył zawodnika w kasku czerwonym, zdecydowanie nie byłby to błąd sędziego. Dość konkretnie powiedziane. O wyścigu 15 jeszcze chcieliśmy powiedzieć i o Bartku z Marsliku. Tak, i tutaj mamy, nie ma się co czarować, sytuację dosyć trudną dla sędziego. Jak to mówiliśmy sobie tutaj przed magazynem, jakiejkolwiek decyzji by nie podjął, każdy by na tą decyzję narzekał. Czyli jeżeli by wykluczył Grega, narzekaliby gospodarze. Aczkolwiek no, ja osobiście nie mogę zgodzić się z tym komentarzem, gdzie mieliśmy Grześka Zęgoty w pomeczowej wypowiedzi. Grzesiek powiedział coś takiego, że Greg jechał swoje, ale delikatnie poszerzył tor jazdy. Czyli albo jechał swoje, albo poszerzył tor jazdy. I tutaj faktycznie poszerzył tor jazdy, Greg widział Bartka, że jedzie obok. Nie ma pojęcia w regulaminie, nie ma pojęcia w żużlu, że zawodnik prowadzący dyktuje tor jazdy. Często kiedyś kibice trzymali takie myśli, dokładnie, prawda? Tak. Kiedyś dosyć często się to powtarzało. Takiego pojęcia nie ma. Tutaj Greg faktycznie był troszeczkę z przodu, ale to nie znaczy, że może poszerzać tor jazdy. I to delikatne poszerzenie toru jazdy, gdzie widział i wiedział o tym, że Bartek jedzie obok niego, spowodowało ten upadek. Tym samym nie mogę zgodzić się z tym stwierdzeniem, że Bartek miał dużo miejsca do bandy, mógł jechać szerzej. W pierwszej sytuacji Adrian Miedziński też miał dużo miejsca w pierwszym łuku do bandy i nie pojechał szerzej. Każdy jedzie swoje tutaj, że tak powiem. Bartek jechał też swoje, to Greg poszerzył delikatnie i oto delikatne poszerzenie to delikatne poszerzenie spowodowało upadek Bartka. Wykluczono Bartka z Marsliku. Tak. A powinniśmy wykluczyć? Gospodarza.